Myślenie o tym, że artystę trzeba wesprzeć, że to nie jest akcja charytatywna, to jest robota normalnie. Idziesz do pracy, gdzie nie potrzebujesz po prostu zbiórki pomocowej, tylko potrzebujesz, żeby ktoś wyceniał twoją pracę, którą wykonujesz zawodowo. Kropka. Czytałam badania w Wielkiej Brytanii, że mimo, że na przestrzeni roku o 9% wzrosła konsumpcja muzyki, to 34% muzyków bierze pod uwagę lub już podjęła tę decyzję zrezygnowanie z pracy po prostu. Przebranżowienie się. Widać, że wszyscy są bardzo spragnieni tego postpandemicznego życia. Wygląda to tak, że na wybiegu widzimy o wiele więcej kolorów, większe formy. Ja mam wrażenie, że moda jest wreszcie po dłuższym pasie, wreszcie zaczyna znowu stawać się ciekawa.